Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się żydowskie święto Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, mamy dzisiaj święto ułomków. Bardzo wyjątkowych, bardzo cennych dla Pana Jezusa, ale ułomków. Nie wiem, czy kiedykolwiek słuchając tej Ewangelii nie zastanowiło was, co oni potem z tym zrobili. Bo napisane, że po tym wielkim tłumie 5000 mężczyzn zebrali 12 koszy ułomków. Ich było 12. Więc pewnie każdy dostał po jednym. No i teraz pomyślcie, co dalej? Chodzili z tymi koszami pełnymi fragmentów chleba? Jedli to potem? Wyrzucili? No trudno powiedzieć. Ale zauważcie, Panu Jezusowi bardzo zależało, żeby na tej łące, na tym placu nie został żaden ułamek, jak sam powiedział, żeby nic nie zginęło. Mówi, tak są dla mnie ważne te ułamki, że nie mogę ani jednego zgubić. Kochani, dzisiaj, i to jest cudowne, że właśnie kiedy tę mszę świętą odprawiamy, jest ta Ewangelia, jest święto ułomków, bo to, co wspominamy, to jest święto ułomków. Kochani, co to znaczy? Kim są te ułomki? Kim są ci ułomkowie, jeśli tak można powiedzieć, dla Pana Jezusa, skoro oni są tak ważni? Najpierw zobaczmy dwie rzeczy w tej Ewangelii, które nas podprowadzą pod zrozumienie tego, co dzisiaj wspominamy. Kochani, bardzo lubię w tej Ewangelii tą opowieść o niewystarczalności, o tym, że Jezus wchodzi w pewien brak. Ale on ma dwa poziomy. Jaki jest pierwszy? Zobaczcie, Ewangelia mówi, że było tam zebrane prawie 5000 mężczyzn. Czyli możemy wnioskować, że było tam prawdopodobnie 4800, 4900 ludzi. Niecałe 5000. Zobaczcie, Pan Jezus, widząc ten ogromny tłum, przywołuje jednego ze swoich uczniów i mówi: słuchaj, gdzie my kupimy tyle chleba, żeby to ich wszystkich nakarmić? I wtedy ten jeden z jego apostołów mówi: no ale za 200 denarów to nie kupimy chyba dla wszystkich, żeby wystarczyło. Czyli można przypuszczać, że apostołowie mieli ze sobą 200 denarów, skoro zauważcie, apostoł mówi o bardzo konkretnej sumie.
Kochani, idźmy na sekundkę w matematykę, bo tu trzeba coś zrozumieć i zobaczyć. Kochani, Miszna, czyli takie żydowskie komentarze do codziennego życia i do prawa, mówi, że dzienna racja chleba dla każdego pracującego człowieka w tamtym czasie kosztowała 1/12 denara. Kochani, kiedy się mówi o dziennej racji, to Żydzi mają na myśli dwa posiłki. Czyli za 1/12 denara można było kupić chleb na dwa posiłki. Zobaczcie, oni chcą zrobić posiłek jeden, no bo mamy tylko jedno wydarzenie. Czyli można by powiedzieć, że potrzebowaliby 1/24 denara, no bo połówkę tej dziennej racji, nie? Szybka matematyka. 1/24, czyli 24, mają 200 denarów razy 200. 24 razy 200 to jest ile? 4800. Czy wy zauważyliście, że oni mają dokładnie tyle pieniędzy, ile potrzeba, żeby wykarmić tych ludzi, którzy przyszli? Zobaczcie, apostoł mówi, to co mam, to nie wystarczy. Mówi, mamy tylko 200 denarów, mówi, to nie starczy, żeby chociaż trochę każdemu dać. Wtedy Pan Jezus powiedział, powinien powiedzieć, a umiesz liczyć? Bo gdybyś umiał, to byś wiedział, że mamy dokładnie tyle, żeby nakarmić prawie 5000 ludzi. Więc, kochani, pierwszy poziom tej niewystarczalności jest taki, że Jezus mówi, masz znacznie więcej niż ci się wydaje, że masz. Albo odwrotnie, tobie się wydaje, że masz za mało, a masz dokładnie tyle, ile ci potrzeba. Tylko ty tego nie widzisz. Ale uwaga, ktoś mądry powie, hola, hola, proszę ojca, ale to 5000 mężczyzn to jest taki żydowski sposób liczenia. Kochani, bo to prawda. Żydzi, kiedy liczyli tłum, to liczyli w tłumie tylko mężczyzn. Co to znaczy? Tam było prawdopodobnie ze 20 000 ludzi. Bo skoro są policzeni tylko mężczyźni w tłumie, no to pewnie tam każdy miał jakąś żonę, każdy miał jakieś jedno dziecko albo pięć, więc tam, kochani, prawdopodobnie było z 15, 20 albo i z 25 000 ludzi. W takim kluczu już możemy powiedzieć, no dobra, no to wtedy rzeczywiście te 200 denarów to nie wystarczy. I tu się dzieje druga rzecz. Zobaczcie, co robi Pan Jezus. Jeden z apostołów mu przyprowadza takiego małego chłopca, który ma 5 chlebów i 2 rybki. I mówi, no tyle mamy, nie damy rady tego nakarmić. Czy zobaczcie, drugi poziom już nie polega na tym, że Jezus mówi, nawet nie wiesz, że masz tyle, ile potrzebujesz, tylko drugi poziom polega na tym, że Jezus mówi, nawet jeżeli nie masz tyle, ile potrzebujesz. Kochani, co to jest 5 chlebów i 2 ryby na 20 000 ludzi? To nawet nie chodzi o to, że masz za mało. Ty masz po prostu nic. Więc nawet jeżeli masz nic, to Jezus mówi, jeżeli to włożysz w moje ręce, jeżeli to włożysz w moje działanie, to twoje nic i tak wystarczy. Kochani, to jest niezwykła Ewangelia, że dzisiaj ją właśnie czytamy. To jest Ewangelia, kochani, o tym, że mamy za mało, że jesteśmy przekonani, że mamy za mało, a czasem realnie i dosłownie mamy za mało. Kochani, nikomu nie trzeba chyba mówić, że to, co dzisiaj wspominamy, to jest dokładnie ta opowieść. Kochani, to się nie mogło udać. My naprawdę mieliśmy za mało. Mówią, że mniej więcej 1/26 żołnierzy mieli broń. 1/26. Samo dowództwo mówiło, że podobno jesteśmy w stanie walczyć 3 dni, a jeżeli pójdzie źle, to jeszcze odpierać, ewentualnie się bronić przez najwyżej 14. Wiecie, ile trwało powstanie, nie? 60 parę. Kochani, to po ludzku nie miało żadnych praw się udać. To się nie mogło wydarzyć. Wytrzymali 63 i nie mówią 66 dni. Ktoś powie, no dobrze, no wszystko fajnie, ale przecież to i tak była porażka. 10 000 zabitych, zrujnowane miasto, wcale nie wygraliśmy. Nie odzyskaliśmy wtedy, w tamtym momencie wolności. Tylko, kochani, to nie o tym Pan Jezus mówi. To nie o tym On mówi. Kochani, my kiedy myślimy, że kiedy mamy usłyszeć od Pana Boga, masz wystarczająco dużo, albo nawet jeżeli masz za mało, to ze mną będziesz miał wystarczająco dużo i sobie poradzisz, to my myślimy o tym, że wygramy po prostu. Jezus nie o tym mówi. Jezus mówi, masz wystarczająco dużo takiej siły, że my nawet jeżeli wszystko się rozsypie, przetrwasz to. Kochani, to nie jest taka prosta wiadomość, jak taka, że dzisiaj cały dzień było zachmurzone i w końcu wyjdzie słońce, tak jak teraz.
Kochani, czasem nie wyjdzie. I prawdopodobnie bardzo wielu z was nie ma wcale tego doświadczenia, że to słońce wychodzi. Ci powstańcy nie mieli takiego doświadczenia, że słońce wyszło. Nie, noc, którą weszli, skończyła im się w nocy. Nie było świtu. Nie było poranka, który byłby zwycięstwem. Był poranek, który był kapitulacją. Tylko że nie o takim zwycięstwie Pan Jezus mówi. Kochani, pewnie to dla was wszystkich będzie oczywiste, przynajmniej dla pewnie wszystkich warszawiaków. To jest to słynne wspomnienie kardynała Wyszyńskiego. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy on opisuje swoje doświadczenia z powstania warszawskiego. Kiedy jeden z Niemców w szpitalu, gdzie kardynał Wyszyński wtedy pracował, gdzie pomagał chorym, przyniósł mu zdjęcie. Pamiętacie to? Zdjęcie obalonej figury tej Chrystusa z krakowskiego przedmieścia. Kojarzycie, nie? Pan Jezus, który niesie krzyż. W trakcie powstania, w trakcie bombardowań, w trakcie tego wszystkiego, co tu się działo, ta figura legła na ziemi. Jakiś Niemiec, ciekawe, że to właśnie Niemiec, kardynałowi Wyszyńskiemu w szpitalu, gdzie on pracował, przyniósł zdjęcie zrobione w tamtym miejscu. Zrobione w taki sposób, nie wiem, czy to było celowe, czy to było niecelowe. Może niecelowe. Czy ktoś tak stanął, że ten Chrystus, on ma tam dłoń tak podniesioną do góry, wskazuje, kiedy stoi, to wskazuje na niebo. Ale kiedy leżał, to jego dłoń wskazywała na napis na postumencie, z którego został zwalony. To zdjęcie można zobaczyć. Zdjęcie, gdzie on wskazuje na napis, gdzie jest napisane o, sursum corda. Kochani, sursum corda to znaczy wznieście serca. Kochani, zauważcie, dla kardynała Wyszyńskiego oznaką tego, co się wydarzyło wtedy w trakcie tego powstania, był taki moment, kiedy wszystko się wali, kiedy nawet Chrystus leży na ziemi, a jednocześnie mówi w górę serca. Czyli mówi, jesteś w stanie wszystko przetrwać. Kochani, wiecie w ogóle, co się stało z tą figurą później? Czy ktoś z was zna historię, co było dalej z tym Panem Jezusem? Pewnie niektórzy kojarzycie. Niemcy kilka miesięcy później tę figurę chcieli wywieźć gdzieś na Śląsk, żeby ją przytopić. No bo szkoda, żeby się zmarnowało tyle drogocennego materiału, a Pan Jezus nieważny. Ale jakimś dziwnym trafem, nikt nie wie, jak to się stało, nie dotarli do tego miejsca, gdzie to miało być przetopione. Zresztą mieli ze sobą też figurę Kopernika, która jest zaraz obok. I znaleziono tego Pana Jezusa z tym palcem do góry i tego Kopernika w jakimś rowie. Nie został przetopiony, nie został zniszczony, tylko wrócił do Warszawy. Kochani, zauważcie, to jest zupełnie inna opowieść Pana Jezusa. To nie jest opowieść zwyciężysz. To nie jest opowieść pokonasz burzę. To nie jest opowieść uda ci się pokonać każdego wroga. Nie. To jest opowieść nawet jeżeli wylądujesz w rowie. Nawet jeżeli cię obalą na ziemię. Nawet jeżeli wszystko będzie przegrane. Przetrwasz to. Moi drodzy, ja nie jestem warszawiakiem. Nie urodziłem się w Warszawie, mieszkałem 2 tygodnie w życiu w Warszawie. Nie mam żadnej rodziny w Warszawie, ale straciłem kogoś z rodziny w powstaniu warszawskim. Jakiś czas temu sobie to uświadomiłem. W powstaniu zginął ojciec Michał Czartoryski. To jest moja rodzina. To jest mój brat. Jesteśmy z jednego domu, z jednej rodziny. Mam, jeżeli tak mogę powiedzieć, dziadka, który zginął w powstaniu warszawskim. Nigdy go nie spotkałem, co oczywiste, ale mojego urodzonego dziadka też nigdy nie spotkałem. Mój dziadek umarł, zanim się urodziłem. Więc w sumie tak samo. Kiedy sobie myślę o mojej rodzinie, która zginęła w powstaniu warszawskim, to na koniec jeszcze tylko 2 rzeczy wam powiem, bo to dokładnie opowiada o tym, o czym mówi Pan Jezus dzisiaj. Przypuszczam, że dla części z was, szczególnie tych związanych z Dominikanami, postać ojca Michała jest dosyć oczywista i znana. On 1 sierpnia, kiedy wybuchło powstanie, nie wiedząc o tym, jechał do lekarza ze Służewia do Śródmieścia. No już nie zdążył wrócić, bo wybuchło powstanie. Przez chwilę mieszkał u swoich znajomych, a potem zaproponował powstańcom, zgłosił się do władz, że będzie kapelanem. Oczywiście z rozkoszą go przyjęli, bo bardzo potrzebowali kapelana. Dzień w dzień odprawiał msze święte po piwnicach, po schronach, zajmował się chorymi, spowiadał powstańców. To jest w ogóle bardzo ciekawe. On bardzo słabo słyszał. Niektóre świadectwa mówią, że miał ogromny problem w tym powstaniu, bo ciągle szczelali i on nie mógł słyszeć, co mu mówią w tej spowiedzi. Bóg takiego spowiednika tam postawił. Mówi, nieważne, żebyś ty słyszał, ja będę słyszał.
jest przepiękne w ogóle, że Bóg właśnie takiego spowiednika wybrał na kapelana powstania. Ale najpiękniejsze dla mnie są dwie rzeczy z dnia jego śmierci. Jestem strasznie dumny, że mam kogoś takiego w rodzinie. Wiecie, że kiedy przyszedł ten dzień, kiedy ojciec Michał zginął, kiedy został zastrzelony, on wtedy opiekował się chorymi w piwnicy. To był oczywiście szpital. Powstańcy się już wycofali, bo Śródmieście już było przegrane, więc wszyscy uciekali ze Śródmieścia. Jemu zaproponowano, żeby się przebrał za sanitariusza i żeby po prostu nie jako ksiądz, bo wtedy będzie bardziej narażony, no żeby jako sanitariusz uciekł razem z powstańcami. Ponoć miał się uśmiechnąć i powiedzieć, że jego serce i powołanie na to nie pozwala. Usiadł między łóżkami tych chorych, odmawiał różaniec i tam razem z nimi czekał na Niemców. Jedna z sanitariuszek, która tego dnia była na mszy świętej, którą odprawiał, zostawiła strasznie piękne świadectwo. Mówiła, że było tam tylko kilka osób, a było bardzo dużo komunikantów, więcej niż tych osób. I ojciec Michał się spodziewał, że to jest prawdopodobnie ostatnia msza, albo zginie, albo po prostu nie będzie mógł przez długi czas odprawić mszy świętej. I ta sanitariuszka mówi, że każdemu z uczestników tej mszy świętej dawał po kilkanaście, kilkadziesiąt komunikantów, no bo trzeba było je wszystkie spożyć. Można powiedzieć, garściami jedli Pana Jezusa. Zobaczcie, jaki to jest piękny znak. W momencie, kiedy wszystko się kończy, kiedy wiesz, że prawdopodobnie jutrzejszy dzień nie nadejdzie, kiedy masz takie przekonanie, to słońce nie pojawi się, to się jeszcze bardziej wylewa obfitość Boża. To po prostu Bóg mówi, to już ci dam tak, jak jeszcze nigdy. Panie, zauważcie, przepraszam, że wielu z was, kiedy idziecie do Komunii Świętej, czasem dostaniecie dwa opłatki, nie, bo się księdzu skleją. Ludzie mają takie często, ale czy to można w ogóle? Bo to tak za dużo, normalnie tylko jeden. Bóg mówi tam, jedz, bo chcę ci dać w tej godzinie jak najwięcej. To jest w ogóle strasznie piękna jego ostatnia Eucharystia, gdzie on po prostu ponad miarę, oczywiście Pan Bóg, nie on, rozdawał. Ale najpiękniejsze jest to, co się stało w jego śmierci. Wiecie, że kiedy godzinę po odejściu tych powstańców tam weszli Niemcy, zastrzelili tych wszystkich, którzy leżeli, tych chorych, jego wyciągnęli na zewnątrz, zastrzelili go, jego ciało wyrzucono na barykady i spalono. Nie mamy relikwii błogosławionego Michała, dlatego że nie ma jego zwłok, nie ma jego ciała. Kiedy była ekshumacja potem, nie odnaleziono jego ciała. On się w miłości spalił na popiół. To już dalej się nie da. On się nie tylko rozdał, on nie tylko chciał dać najwięcej, jak mógł. On się rozdał po popiół. Kochani, czy coś to znaczyło w całej historii tej wojny? Ktoś powie, no to taki ułomek. Przecież to nic nie zmieniło. No bo co to zmieniło? Czy nagle się wojna załamała? Czy nagle najeźdźcy odeszli? Czy nagle nastał pokój? A Jezus mówi, te ułomki są dla mnie najważniejsze. Kochani, wszędzie macie takie miejsca w życiu, gdzie może macie takie poczucie, że przegrywacie, że dajecie ile możecie, a to i tak nic nie daje, że może kochacie gdzieś z całego serca, a to jest podeptane, że może robicie, co się tylko da, a nic z tego nie ma. To jesteście jak jeden z ułomków w tym koszu u Pana Jezusa, gdzie On mówi, żeby mi żaden nie zginął. Wszystkie te ułomki proszę mi zebrać. Bo taki ułomek, jeżeli tylko dostanie się w ręce Pana Jezusa, to ma wszystko, czego mu potrzeba. Mało tego, może kochać tak, że to będzie miłość aż po popiół. Że to będzie taka miłość, gdzie nic nie zostaje, bo człowiek się cały spala z miłości. I nie bójcie się, kochani, że to jest małe, że to jest nieznaczące, że o tym może świat nie będzie pamiętał. Zauważyliście, że my o nich pamiętamy i że my ich nazywamy bohaterami? I chociaż po ludzku można by powiedzieć, że przegrali, to tam była miłość aż po popiół. A o to Panu Jezusowi chodzi. Amen.